Bóg, wybierając mnie na matkę swego syna, dał mi udział w swoim boskim rodzicielstwie. Podzielił swoje ojcostwo na dwoje i uczynił mnie matką, sam pozostając pełnią ojcostwa. Fiat Maryi oznacza więc nie tylko urodzić i wychować, ale co jest największą tragedią matki, niejednokrotnie również utracić. Co dla Maryi oznacza utracić dziecko, najpełniej opisuje ona sama we wspomnianym, wstrząsającym dla mnie osobiście orędziu z 15 czerwca 2013 roku. Matka Boża mówi, powiedziała wówczas, widzisz, moje dziecko opisuje ci ogrom tego cierpienia, jego niewidzialny, mistyczny wymiar, wymiar narodzin nowej ludzkości. Abyś poznała, że utrata choćby jednego dziecka jest dla mnie tragedią, nieporównywalną z żadnym bólem na ziemi. Każde dziecko, każde moje dziecko, a więc każdy człowiek, został ofiarowany mi przez jego ojca, poczęty w ojcu i złożony na moim łonie, jakim jest rozkoszny raj mojego serca. Jak każda matka cieszę się moim niemowlęciem i pragnę je odżywiać. Moje niemowlęta nie chcą jednak mojego pokarmu. Wypluwają go z odrazu, choć jest samą słodyczą. Odwracają swoje twarzyczki od mojego oblicza, choć nie są zdolne same chodzić. Wyrywają się z moich czułych objęć i upadają na ziemię. Pragnę je podnieść, ale one nie chcą mojej pomocy. Leżą zupełnie bezbronne, głodne, umierające. Nie chcą, abym je podniosła, abym je karmiła, abym je ogrzewała na mojej piersi. Słyszę ich płacz, ale nie mogę tulić ich wbrew ich woli. Moje serce umiera powtórnie nad każdym z moich umierających dzieci, które konają u moich stóp, a ja zmuszona jestem patrzeć na ich agonię. Aż w końcu przychodzi po nie ten, który odbierze mi je na zawsze. Och, gdyby pragnął ich z miłości, oddałabym mu je i była pocieszona, że jego piersi pragną, ale wiem, że on pragnie je mordować. On nigdy nie da im jeść. Nigdy już nie będą tulone, nie będą pocieszone. Już nigdy nikt nie otrze im łez, nie pogładzi ich włosów, nie okryje pieszczotą ich serc. To koniec. Na ziemi odbywa się ta próba, mówi dalej Matka Boża, w której człowiek wybiera dobrowolnie swoją drogę. Bierze za rękę swoją matkę, która go kocha, lub wyrywa jej dłoń i biegnie ku zatraceniu. Nie mogę temu zaprzeczyć, mówi Matka Boża, ponieważ wolna wola, jaką Bóg obdarzył każdy z moich dzieci, czyni mnie bezsilną wobec woli dziecka. Muszę ją przyjąć, choćby moje matczyne serce pękało z bólu. To rozważanie, ten referat pragnę zakończyć również słowami Matki Bożej, skierowanymi do nas wszystkich, w których jeszcze raz upomina się, abyśmy prawdziwie uwierzyli w jej miłość. W jej miłość do nas, w wiarę, a wiarę tę wyrażali spełniając jej wolę i zadośćuczyniając jej cierpieniu poprzez kultywowanie i szerzenie nabożeństwa do jej niepokalanego serca. Matka Boża prosi, mówi, ten, kto nie wierzy w moją miłość, nie wierzy w moje macierzyństwo. Macierzyństwo serca, które stało się łonem dla wszystkich dzieci świata. Moje najboleśniejsze łono zniosło cały ból, jaki należny był Ewie za jej występek. Moje serce, nowe łono, na którym zrodziłam nowych świętych synów i nowe święte córki dla ich boskiego ojca. Ból mojego serca jest wielką tajemnicą, do której zaglądają tylko nieliczni, ale dziś chcę wam objawić jego ogrom. Kiedy świat pozna, jak go miłuję, jak wiele cierpiałam dla niego, może uwierzy w moją miłość. Wielki Bóg zapłać.